guys, Labyrinthis, stay with us. Let's go. We have some questions. Mamy kilka pytań. To było niewiarygodne. Ja się nazywam Anna Sańczuk, ze mną tłumacz Olaf Budek. Będziemy prowadzić rozmowę z tym wspaniałym, wyjątkowym zupełnie zespołem B-Boyów. Przywitajmy jeszcze raz, teraz przed rozmową. Let's invite the incredible Kila Benedict's crew. Dziękuję. To był popis nie tylko niebywałej sprawności fizycznej, ale też ogromnej wewnętrznej energii, to co zobaczyliśmy przed chwilą. I właściwie trudno jest, tak uważam, nazwać was niepełnosprawnymi. To my możemy się tak czuć, patrząc na to, co tutaj wyrabialiście przed chwilą. What you've shown us is not just a show of great physical capabilities, dexterity, but also of great power of spirit. And I think a lot of people sitting in the audience feel disabled while they were watching you doing all these fantastic stunts. Microphones. Thank you. It's on. Okay. So was that a question? question. That will be the question. Teraz będzie pytanie. Chciałam zapytać o to, dlaczego właśnie breaking stał się tą platformą dla pokonywania swoich ograniczeń, bo z tego co wiem, przynajmniej w przypadku twoim, zaczęło się to dosyć wcześnie, byłeś 15-latkiem. Dlaczego wybrałeś właśnie tę sferę działań z ciałem? Why did you choose breakdance as this platform for working with your limitations and developing yourself physically? So I think the beauty about breaking and hip-hop is that it's really an outlet to express yourself, but be yourself. And if you compare it to ballet or other styles of dance, there is a technique and a foundation that you have to follow, especially if we're talking about ballet, where it's that idea of the perfect body, where you have to go and really, really like do certain things. We're not saying that ballet or other dance forms are not accessible or integrated, because they are. But if we look at the history of things, for a long time, those dances and those art forms were very restrictive. And the beauty about breaking is that it really is a form of expression and a form of freedom. And I think for us, it was really our outlet to express ourselves. Breakdance, hip-hop pozwalają nam wyrażać siebie i pozostać sobą. W przeciwieństwie do innych form tańca, tak jak balet czy inne tradycyjne formy, które też czynią wysiłki, żeby stać się bardziej integracyjnymi, zapraszać innych tancerzy z ograniczeniami, ale wyrastają z takiego kultu doskonałego ciała i z pewnej doskonałej formuły, do której należy się dostosować. Breakdance, hip-hop pozwalają nam wyrażać siebie, pozostając sobą, dają nam dużą swobodę i wolność. Każda z historii, która za wami stoi, jest inna. Każdy z was inaczej wkraczał w ten świat breakingu, tańca. Tutaj właśnie wiem, że Lazy Legs zaczynał jako nastolatek. Wiemy tutaj o koledze, że zaczynał już jako na przykład po stracie nogi. Chciałabym usłyszeć wasze historie krótko. Jak wyście doszli do tego momentu, w którym staliście się b-boyami? Each of you has a unique story, how you started doing breakdance. We've heard some of it when you were presenting your crew. Could you tell us a few words about how you started dancing? How did you become b-boys? Okay, so when I was 14 years old, I started to do a b-boy because I didn't know that I was a b-boy, but I saw the YouTube and then there was some guy spinning around. And that was, for me, was like shock for me. So I started to do a b-boy, and then like I just did keep going. So I went, I joined a crew called Fusion MC. So I became a kind of high level b-boy in Korea. But yeah, but I had an injury. So many people had a donation for me. So at that time, what I thought was, I'm not a rich guy, so I couldn't able to give them
the money back, you know what I mean? So what I can do for them is going to a stage and dance again. That's how I give the give them back what I got. Mm-hmm. So I work hard, like from the beginning, I start to learn how to breathe, I start to learn how to stand, sit, writing down, even everything. So yeah, so I'm here to share my story, and I'm really happy to be in Poland. Thank you. Ja zacząłem tańczyć mając 14 lat, nie wiedziałem, że to jest breakdance. Zobaczyłem po prostu na YouTubie faceta, który kręcił się na głowie. Byłem zszokowany, tak mi się to spodobało, że zacząłem robić to samo. Poszły za tym kolejne ruchy, zagłębiałem się w coraz głębiej breakdance. Zostałem przyjęty do znanej koreańskiej grupy. Stałem się, tańczyłem już na naprawdę wysokim poziomie, aż doszło do wypadku i mojej kontuzji. A wtedy otrzymałem bardzo dużą pomoc, dużo ludzi wpłacało pieniądze na moją rehabilitację. A ja, ponieważ jestem, pochodzę z niezbyt zamożnej rodziny, nie miałem możliwości, żeby oddać im te pieniądze. Pomyślałem, że jedyne, co mogę zrobić, żeby im się odwdzięczyć, to powrócić do tańca i znów zacząć to robić w ten sposób, wyrazić swoją wdzięczność. Wszystkiego musiałem się uczyć od początku. Musiałem się uczyć oddychać, musiałem się nauczyć wstawać, siadać, pisać. To wszystko było, wymagało wielkiego wysiłku, ale udało się, jestem tutaj i mogę się z wami podzielić tą historią. Dziękuję. Same question? Yeah. I started dancing when I was 14. I saw it in high school actually. During a lunch break, there were people also spinning on their back and on their heads, and I was really mesmerized by the freedom of movement. So I was like, I can do this too. Ja też zacząłem tańczyć w wieku 14 lat, na przerwie w szkole, na przerwie obiadowej zobaczyłem chłopaków, którzy się kręcili na plecach, stawali na głowach, a byłem zahipnotyzowany i powiedziałem sobie, ja też tak chcę. English or Spanish? Spanish. Es mejor. Portuñol. Portuñol. Mi nombre es Lucas Ferreira Machado. My nickname is Perninha. Tengo comenzado a bailar a los 13 años de edad y yo siempre tenía voluntad de encontrar algo para hacer que no me que yo pudiese hablar. Ah, yo estoy acá y no soy menor o inferior a las otras personas. So basically what Perninha was saying is that he was born with this disorder, but when he discovered breaking, for him it was really this idea to be able to expose himself and say, I'm here and I'm not below any of you, I'm above you all. Well, I'm equal and just as great as any of you. That was his reach to hip-hop and breaking. Tutaj, jak widzicie Państwo, jest kilkustopniowe tłumaczenie dzisiaj. Na imię mam Lukas, moja ksywka to Perninho i urodziłem się z tą zdeformowaną nogą. Kiedy odkryłem breakdance, był to dla mnie sposób, żeby pokazać siebie i pokazać wszystkim, że nie jestem od nikogo gorszy. Jestem równy i tak samo wspaniały, mogę dokonać tak samo wspaniałych rzeczy, jak wszyscy dookoła mnie. Hoy yo tengo 23 años y cerca de 10 años estoy a bailar. Cuando yo tenía 6 años que estaba a bailar, yo fui a morar solo y para tentar mi vida profesional con el baile y enfrenté muchas dificultades por cuenta que en Brasil es mucho difícil. Usted que tiene que vivir de cultura o arte es muy difícil, pero yo estoy acá batallando todos los días y cuando yo ya conocía el trabajo de Ill Abilities y cuando tuve el convite de Lazy a través de B-Boy Samuka, me sentí muy feliz porque como ya conocía y ahora yo puedo estar junto de ellos y es muy loco para mí. So
Perninho is currently 23 years old. It's just over 10 years that he's been dancing. At 16 years old, he left his house and he's been living on his own since he's 16, and he's needed to pursue a career as a professional dancer. And in Brazil, the arts, dance, and just artistic practice and culture is extremely difficult to make a living. And so for the past 5 years, 6 years, he's been struggling as a professional dancer. However, he's been battling in dance competitions like you've witnessed. He's been earning his name and his reputation a little bit all over the world. And in the summer of 2017, we got in touch with Perninha and have put him officially down in the crew. And right now, it's been a dream come true for his. Perninha ma teraz 23 lata, od 10 lat tańczy. W wieku 16 lat musiał opuścić dom i zacząć sam się utrzymywać. I próbował to zrobić jako właśnie tancerz, ale było to koszmarnie trudne. W Brazylii w ogóle, a wszędzie na świecie trudno jest się utrzymać ze sztuki. W Brazylii jest to podwójnie trudne. Także miał bardzo, bardzo duże z tym kłopoty, ale występował na takich bitwach, jak tutaj widzieliśmy. Budował swoją reputację, budował swoje umiejętności. Rok temu wszedł w kontakt z naszą załogą, został oficjalnie przyjęty do Ill Abilities, jest teraz częścią zespołu. Solamente para terminar, yo quiero decir que esto es muy bueno, porque en Brasil no tiene esto. Es muy difícil para nosotros que tenemos discapacidad conseguir hacer una conversación con todo el tipo de gente y que ustedes puedan aprender un poco y nosotros también con usted para que no en otros países no tengan este tipo de cosas como en Brasil, que como es algo que es muy diferente y no voy a dar oportunidad, no voy a estar próximo. Y gracias a este tipo de trabajo como Ill Abilities, yo en Samuca tenemos conseguido cambiar las mentes de muchas personas en Brasil y esto. So he just wants to thank you all for being here, because he says that in Brazil it's rare and he's never in his life experienced an opportunity in his own country to be able to share about hip-hop and also about disability. And the fact that there's an audience right now here where you guys are here to listen and learn off him, but for him to learn off of you, it's something that's very empowering. And he is making it his mission with Samuca to go back to Brazil to be able to raise more awareness for accessibility and disability arts within his own country. Słyszymy od Perninho, że cieszę się, że Państwo tutaj przyszliście. W Brazylii takie rzeczy się nie zdarzają, nie miałby takiej możliwości. Także cieszę się, że może być tutaj. Państwo patrzycie na niego, uczycie się od niego. On patrzy na nas, uczy się od nas i mówi, że jest to potężnym doświadczeniem i jego celem jest pewnego dnia razem z Samuką powrócić do Brazylii i pracować na rzecz zwiększania świadomości potrzeb osób niepełnosprawnych. Samuka? Em português, não. Meu nome é Samuel, mais conhecido como B-Boy Samuca. Or Mumu. É, ou Mumu. Ok. Meu nome é Samuel, meu nome é B-Boy Samuca, ou Mumu. Eu conheci o breaking antes de perder a perna, mas após perder a perna eu comecei de verdade. O breaking para mim foi algo que me salvou de uma suposta depressão, de uma vida triste, de uma vida comum no Brasil, que tem muitas pessoas com deficiência. Ao longo da minha caminhada eu conheci o B-Boy Perninha, que me ajudou a crescer e evoluir meu breaking. E o último ano eu conheci o B-Boy Cujo, da Ill Abilities, e graças a ele e ao Lazy, recebi o convite da Ill Abilities e hoje estou aqui para compartilhar um pouco do meu trabalho, compartilhar um pouco do meu sentimento, do meu amor e
poder inspirar junto com essa galera. So, when Samoko was 14 years old, he ended up losing his leg to cancer, and he had not started dancing. He had heard about breakdancing, but he had never had full interest in breakdancing. He was actually doing sports like soccer. And after losing his leg, he didn't know what he could do, and he had decided to try to start to dance. And shortly after he was learning to dance within his community, he had met Perninha, and the two of them linked up and became very good friends. And it was Perninha that showed Samuka the possibilities of what he could do with his dance and with his body. And as a b-boy, there's this aspect of competition and just this element of pushing yourself. And very quickly, Samuka was able to elevate his career, and he was becoming recognized worldwide. And B-Boy Cujo, another dancer in our crew, was in Brazil and met Samuka and was able to vibe with him. And shortly after, we got in touch with Samuka and officially put him down and put Perninha down at the same time. It was a 2-for-1. Samuka w wieku 14 lat stracił nogę z powodu nowotworu kości. A do tego czasu, tak jak wszystkie dzieciaki, grał w piłkę, nie interesował się tańcem, słyszał o breakdance, ale nigdy tego nie robił. Po utracie nogi zaczął się zastanawiać, w jaki sposób może się ruszać, co może robić. Zaczął tańczyć, poznał Perninha, który pokazał mu, w jaki sposób można rozwijać się w tańcu z takimi ograniczeniami. Zaczęli razem pracować. Jest też taki element rywalizacji w breakdance. Samuka też występował w kolejnych bitwach, jakby zyskiwał reputację międzynarodową. Jeden z członków Ill Abilities pojechał do Brazylii, zobaczył go i Lazy Legs śmieje się, że kupił ich dwóch w cenie jednego, tak? Obu w tym samym czasie zaprosił do zespołu. Só falar que o limite mora aqui e a gente pode tudo, basta a gente querer de verdade e correr atrás. So Samuka just wants to leave you all with the message that he believes that the limits come from here. That anything is possible. If you really, really want something, you can find a way to do it. Ograniczenia nasze są tutaj. Jeżeli naprawdę chcemy coś zrobić, znajdziemy sposób. Wszyscy to dzisiaj widzieliśmy, że te ograniczenia rzeczywiście w waszym przypadku nie mają racji bytu. Jeszcze chciałam też, żeby Lazy Legs dodał parę słów na temat swoich początków. We've seen that you don't believe in any limitations. Could you say a few words about your story? So I was born with a very rare, it's a neuromuscular disorder that affects the bones and the joints. I've had a total of 16 surgeries growing up from a very young age. I also have scoliosis and I have a rod holding my spine straight. For me, I would say that a lot of why I am who I am is a lot of it has to do with my parents, with my brother, and the close friends that I had around me growing up, because they never allowed me to feel any different. Any activities that I would participate in, I used to be very active as a kid. I still am very active. I swim, I used to dive competitively, I skateboard, I ski, I horseback ride, I drive a car. And my friends always brought me with them. And even though I did the activities differently, I would be on my knees. When I was skateboarding, I was on my knees. When I played soccer, I would play as a goalie, but on my knees. And baseball as a pitcher, but on my knees. My friends always allowed me, and they always allowed me to participate with them. And I think that's what gave me the strength to who I am. And then after having a surgery on my knees, I could no longer skateboard anymore. And that surgery allowed me to extend my legs fully. And because I couldn't skateboard anymore, my friends taught me or showed me what breakdancing was. And ever since then, I haven't stopped. Thank you.
urodziłem się z rzadką chorobą układu nerwowego i mięśniowego. W okresie dorastania przeszedłem 16 operacji. Mam też silną skoliozę, mój kręgosłup jest podtrzymywany na metalowych prętach. Ale swoim rodzicom, swojemu bratu, swoim przyjaciołom zawdzięczam to, w jakim miejscu dzisiaj jestem. Zawsze byłem bardzo aktywny. Od dziecka chciałem robić to samo, co inni i byłem do tego wciągany właśnie przez rodzinę i przez przyjaciół. Grałem w baseball, grałem w piłkę, jeździłem na deskorolce, na nartach, na konno, jeżdżę samochodem. Chociaż to wszystko robię inaczej, a to zawsze byłem mile widziany przez moich przyjaciół, tak? Więc kiedy grałem w piłkę, to stałem na bramce, stałem na kolanach, ale zapraszali mnie, żebym grał z nimi. Kiedy grałem w baseball, to rzucałem piłką znowu z kolan, ale zawsze mnie do tego zapraszali. Także myślę, że z tego bierze się ta moja siła i takie poczucie, że mogę to wszystko robić. Po jednej z operacji kolan, po której udało mi się, znaczy mogłem znowu prostować nogę, nie pozwolono mi dłużej jeździć na deskorolce. I kiedy już nie mogłem jeździć na deskorolce, żeby znaleźć coś, co wypełni tę przestrzeń, znajomi pokazali mi breakdance, a bardzo szybko się wciągnąłem i dzisiaj jestem tutaj z wami. Tutaj głównie widzimy i rozmawiamy o tym, jak wiele możliwości paradoksalnie dają te ograniczenia, dają te choroby, niemożności czy jakiś rodzaj niepełnosprawności. Ale to nie jest łatwa droga, jak sądzę. To znaczy, myślę, że tam są również kryzysy. Jak sobie radzicie z tymi gorszymi momentami? Czy rzeczywiście je przeżywaliście? Okay, so you are presenting this image of overcoming your limitations, treating each challenge and limitation as a new opportunity. But I'm sure there must have been very difficult moments and crises. Could you tell us a few words, how are you dealing with those? So I'm going to share something very personal that happened to me a couple years ago. Just in terms of my surgeries and what I grew up with, I had some trouble. I got bullied in school, and but I think because of the support that I had with my friends and my family, it never really fazed me, and I blocked it out of my memory. But 3 years ago, one of the best things that ever happened to me in my life was also one of the most difficult moments in my life. I became a father, and. Niedawno zostałem ojcem. And I think for the first time in my life, that was when I recognized that I had difference, or that's when I had recognized I had a limitation. Because when my daughter Aura would wake up at 3 a.m, I would go and try to help my wife because I wanted her to sleep, and I would try to find ways to hold Aura, but because I couldn't stand up and hold Aura and coddle her. It was very difficult, and we tried to find different ways to adapt. We got a stool with wheels, and nothing was working. And there was a moment in, for a good year and a half, 2 years, I actually started believing that I wasn't able to be a good father, and I wasn't providing or supporting the way I should have because I felt that Aura wasn't recognizing me, and it started affecting me in my whole life and within my dance career. Within my friends, and I just went through this burnout and a depression, and I stopped believing in myself. Chcę podzielić się taką bardzo osobistą historią. Oczywiście z powodu niepełnosprawności i tych wszystkich operacji, przez które przechodziłem, bardzo mi w szkole dokuczano, ale ponieważ otrzymałem dużo wsparcia od rodziny i przyjaciół, to nigdy się tym specjalnie nie przejmowałem. To, że rzeczywiście mam ograniczenia, zobaczyłem dopiero niedawno. Parę lat temu urodziła się moja córka, Aura, i oczywiście jak to małe dziecko, budziła się w środku nocy i kiedy szedłem do mojej żony, żeby pomóc jej uspokoić naszą córeczkę, to miałem ogromny kłopot, nie mogłem jej trzymać w rękach, nie mogłem jej przytulać, tak jak uważam, że powinien to robić ojciec. Szukaliśmy różnych sposobów, wymyślaliśmy jakieś urządzenia, które mogłyby mi pomóc, ale nic nie działało i bardzo mnie to przygnębiło. Miałem okres silnego wypalenia, depresji, wpłynęło to i na moją karierę taneczną, i na całe moje życie. And it was my wife Melissa that reminded me,
She said, Luca, your whole life you've always adapted yourself. Why should this be any different? And that kind of put a light bulb in my head, and it's true. It's like, why do I need to feel sorry for myself? I can find a way to provide and be a good father. I just have to do it a bit differently, like everything else that I've done. So later that night, actually, I went into Aura's crib and I took a big t-shirt and I put Aura into the t-shirt. I folded the t-shirt, I lifted Aura and I put her on the floor. And then I went on the floor, I put my daughter on my lap here, and I just started holding her and dragging her like this. And initially, Aura hated this. She was crying. But just like I have to adapt myself, Aura has to adapt herself too. And now she absolutely loves this, and this is the choo-choo train. And every night, going from the bathtub to the bedroom, she goes, Papa choo-choo, Papa choo-choo. Bardzo przygnębiony, było mi ciężko, aż dopiero moja żona Melisa przypomniała mi, Luka, całe życie się dostosowujesz, całe życie znajdujesz nowe sposoby, na inne sposoby, żeby robić to samo, co wszyscy teraz też sobie poradzimy. I to pomogło mi zobaczyć znowu światło, pomogło mi odzyskać energię. I pewnej nocy, gdy nasza córka znów płakała, podszedłem do niej, do jej kołyski, zawinąłem ją w t-shirt, wyciągnąłem, położyłem sobie na kolanach i zrobiłem taką ciuchcię, jak tutaj przed chwilą pokazywał. W pierwszej chwili tego nie cierpiała, płakała, była przerażona, nie wiedziała, co się dzieje, ale stwierdziłem, ja się muszę dostosować, ona też musi się dostosować. A dzisiaj trochę uwielbia i przed pójściem spać, kiedy idziemy się kąpać, to woła, tato, ciuchcia, tato, ciuchcia, i kładę ją sobie na kolana i w ten sposób jedziemy do łazienki. What helped me get out of my depression was learning that I had to adapt myself, and so did Aura, and my relationship with my daughter. She's officially become daddy's girl, and I love it. And also was when Redo last year, March of 2017, he was recognizing I was down, going through a slump. So he flew himself from Amsterdam to Montreal, and we decided to start competing again. And for a long time, I wasn't competing. And I realized I had to get back into my roots and go back to what I really loved and my passion. And since then, we've expanded ill abilities. And today, I can tell you that I feel stronger and better than I really am, than I was back then. So thank you, Rizu. Także musieliśmy przemyśleć swoje relacje rodzinne, ale wszystkim nam wyszło to na dobre. Teraz Aura, moja córka, jest oficjalnie córeczką tatusia, jest we mnie zakochana. To, co również mi pomogło, to to, że Ridu, z którym miałem kontakt, rozpoznał, że jest ze mną coś nie tak. Przyleciał do mnie z Amsterdamu, wyciągnął mnie z domu, kazał mi znowu tańczyć, znowu występować, brać udział w rywalizacjach breakdance'owych. I to mi przypomniało o moich korzeniach i pomogło mi odzyskać siłę, wrócić do tworzenia zespołu. I czuję się teraz dużo mocniejszy niż wcześniej. Mówiąc o breakingu, o breakdance'ie, dużo się mówi właśnie o tej rywalizacji, o bitwach, a tutaj widzimy, że to jest też bardzo silny pierwiastek takiego budowania wspólnoty, nawet w tej rywalizacji, a już w waszym przypadku jako grupy wzajemnie się wspierającej, no to już jest coś niewiarygodnego. Powiedzcie jeszcze parę słów na temat tego właśnie, jakie są tutaj proporcje między rywalizacją i co ona daje, a wspólnotą, którą udaje się poprzez to działanie zbudować. When we talk about breakdance, we often hear about competition, battles and so on, but when we look at you, we see a lot of bonding, cooperation, community building. Could you tell us a few words about how you balance these two? Why competition is good and important, but also why its cooperation is so clearly present here. breaking, battling, like competition in breaking is something that is there from the beginning. It started as a rivalry and it started with battling on the streets. So it's part of the culture. And for a lot of b-boys, for everyone, the battling is really to prove yourself, to show your skills, to get
credits. It's all about street credits. You enter a competition, you fly yourself out to a different country, or you enter a competition in your country. Nobody's getting paid, but you're dancing with an injury, without an injury. You're dancing your heart out, and you're getting nothing if you lose, only if you win. So it's just about getting the credit, getting the respect in the culture, and that is what the competition is about. Rywalizacja jest bardzo ważna w breakdance. Narodził się z takich ulicznych bitew, w których tancerze pokazują swoje umiejętności. I chodzi tutaj po prostu o szacunek tej społeczności, o szacunek innych tancerzy. Ludzie często zbierają pieniądze, żeby polecieć na rywalizację do jakiegoś, na jakieś zawody w jakimś innym kraju. Tańczą, czy mają kontuzję, czy nie, wkładają w to całe swoje serce. Jeżeli przegrają, nie mają z tego zupełnie nic nie dostają, ale mimo to wszyscy chcą to robić właśnie po to, żeby się pokazać i żeby budować swoją reputację, żeby ten szacunek zdobywać. And so during a competition, when the battle is happening, it's straight fire. Like the dancers, they go all out, they go at it. But after the competition, everyone shakes hands. Everyone is all about respect. Tak widzieliśmy to dzisiaj. And peace, love, and unity, and having fun. W czasie zawodów ludzie dają z siebie wszystko i nie mają. Jakby nie dają, zostawiają wszystko na tej podłodze, ta rywalizacja jest na poważnie, ale gdy tylko skończą się zawody, to jest miłość, pokój i wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Było to też widać dzisiaj w trakcie tego pokazu. I just want to add actually like mad credits to the B-boys from Poland for you guys, like, because it was a showcase, there was no real battle, but they were actually battling. It wasn't like oh, I'm gonna take it fun and have easy. Like they were really trying to smoke each other, but yet they're like some of the best friends. And I know in terms of the community, that's what this is all about. It's about sharing, and they have extended families, and we know that we have an extended family with them. So if you guys are ever want to battle together, it would be our honor to battle with you guys. Widzieliśmy to dzisiaj w postawie tancerzy z Polski, którzy to nie była prawdziwa bitwa, mogli to zrobić na pół gwizdka, ale widzieliśmy, że wszyscy wkładali w to serce i starali się pokazać pełnię swoich umiejętności. W ten sposób właśnie buduje się ten szacunek i czuję, że staliśmy się rodziną. Jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli przyjechać gdzieś do Kanady czy gdziekolwiek, gdzie jesteśmy i znowu zrobić taką bitwę, to czekamy na Was. Jak sobie radzicie jako drużyna, zespół? No, mieszkacie nie tylko w różnych miastach, ale w różnych krajach, nawet na różnych kontynentach. W jaki sposób razem ćwiczycie? Jak się spotykacie? Czy wyłącznie na wyjazdach, tak jak tutaj? No, ale musicie jakoś przygotowywać tę swoją choreografię, bo to nie tylko same bitwy, ale też pokaz. You live in different countries, some different continents. How do you deal with preparing for a show like this as a group, because you're not just doing battles, individual shows, but you're also doing your show together. Do you meet to rehearse, or what's your... Where? That's one of the biggest challenges we have, but I also think it's a blessing in disguise, because the 10-minute show that you saw before the battles happened, we actually created that show for you guys. It's not a show that we've performed before. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, ale też takie błogosławieństwo przy braniu, tak? Czy tak naprawdę jest to naszą silną stroną, ten 10-minutowy pokaz, który widzieliście Państwo przed bitwą. Przygotowaliśmy go specjalnie dla Was. So typically what happens is, so and also just for you guys to know, this is the first time that as the five of us, we've actually ever worked together as a full five. It's the first time Crops, Pernina, this is Pernina's second trip with Ill Abilities. This to is Samuki's only third trip. So, Ill Abilities, a lot of Samuki po raz pierwszy występujemy w tym dokładnie składzie. And so we typically request when we get booked to have one or two days in a studio or in a location so we can create the show. We have somewhat of like an outline and we're familiar with our bodies, but we have to create the choreography and the movements specific to the location, because each dancer, there's three other members of the crew, Chicho from Chile,
Tommy Glenn currently lives in Japan and Cujo who lives in LA, and each of our bodies are different. So no matter what, the choreographies have to change every single time when we are a different crew. Więc gdy jesteśmy zapraszani, żeby dać pokaz, to zwykle prosimy, żeby udostępniono nam miejsce albo jakieś studio na dzień, dwa dni wcześniej, żebyśmy mogli przyjechać i stworzyć choreografię. Oprócz tej piątki, którą Państwo widzicie dzisiaj, w zespole są jeszcze trzy osoby, jedna z Chile, jedna z Japonii, jedna ze Stanów Zjednoczonych, z Los Angeles. Znamy swoje ciała, znamy swoje ograniczenia, wiemy, co możemy zrobić, ale ten szczególny układ zawsze musimy stworzyć w zależności od tego, gdzie jesteśmy i kto jest akurat, kto z nas będzie tańczył. Kto jest reżyserem, choreografem głównym, czy to jest wspólna praca zawsze, za każdym razem? Do you create choreography together, or is there a director? Typically it's together. I think that... Czyli wspólnota znowu. We come up with ideas together because we need to witness what we can do with each other, because it's always different. I would say that myself, Ryu and Cujo, who's not here, are the ones that typically will make the decisions at the end of the day, depending on who's on the contract or who's on there. In all honesty, it's a group effort, and it's like there's no real head choreographer to this. It's more like let's figure it out, and then one of us will make that decision at the end. Zawsze tworzymy te układy razem. W zależności od tego, co w danym momencie jesteśmy w stanie wspólnie zrobić. Zwykle ja, Ridu albo Cujo, którego dzisiaj nie ma, podejmujemy ostateczną decyzję, co wchodzi do programu po tym, jak różnych rzeczy spróbujemy, ale jest to zawsze wspólna praca. Nie ma pana reżysera, który by to wszystko ustalał. Za chwilę oddam Państwu mikrofon, bo to jest ta wyjątkowa sytuacja, że możecie też zadać pytania, dowiedzieć się czegoś od naszych wspaniałych gości. Ale jeszcze chcę Was zapytać o pracę z innymi. Tak jak tutaj miało to miejsce, były warsztaty i to jest właściwie stała część Waszego funkcjonowania jako Ill Abilities. Co z tego wynosicie dla siebie? Jakie obserwacje wynosicie z tych kontaktów w różnych miejscach z ludźmi z ograniczeniami, niepełnosprawnościami? Nie wiem, być może pracujecie czy robicie warsztaty też z tak zwanymi pełnosprawnymi warsztatowiczami. So before I ask the audience for questions, one last question from me. You were doing workshops when you came to Wrocław, and you do this also in other places. Could you tell us a few words more about why do you do this and what's in it for you? What's your experience of working with people with disabilities? Do you also work with fully able people? I'll quickly answer that if anyone wants to add on. Is that okay? So I think that dance belongs to everyone, and so we as a crew want to make it a point to any city that we visit to be able to offer workshops for people of all abilities. And at the end of the day, our workshops are not specifically just dance workshops. They are like energy life moments where we give an opportunity for participants to feel comfortable in their body. We do also offer workshops for b-boys and b-girls to be able to improve strength and battle technique and just from our experiences and how to adapt differently. And then I also teach teacher certification. So anyone that's a dance teacher that wants to learn how to work with people with special needs, my wife is an occupational therapist and she and I created a program in Canada and we certify dance professionals. Tak, staramy się prowadzić takie warsztaty dla ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. Nie są to warsztaty tylko taneczne. Bardziej powiedziałbym, że są to taki przekaz energii. Staramy się, żeby każdy poczuł się dobrze w swoim ciele w czasie tych warsztatów. Prowadzimy też stricte breakdance'owe warsztaty, gdzie uczymy różnych technik, uczymy rozwijania swojej siły, uczymy w jaki sposób prowadzić bitwy. Ja też z moją żoną, która jest terapeutką zajęciową, stworzyliśmy program dla ludzi, którzy uczą tańca. Program, który pokazuje im, w jaki sposób pracować z niepełnosprawnościami. Także na różne sposoby tę pracę warsztatową też rozwijamy. Início, depois da cirurgia, eu estava perdido e procurava sempre vídeos na internet de pessoas com a mesma deficiência que eu para poder me inspirar,
procurava pessoas para me dar aula do mesmo tipo que eu, com a mesma deficiência, e nunca encontrei. Sempre foram b-boys da cidade que me ensinaram. E hoje, para mim, é muito gratificante poder ensinar uma pessoa que pode estar procurando um exemplo, mas não tem. Assim como eu procurei no início. Hoje é muito gratificante poder ajudar uma pessoa a ensinar uma pessoa perdida, como eu estava. E para mim, isso é muito bom. So Samuka was actually saying that shortly after his surgery, when he wanted to learn how to dance, he was looking up videos, and he was specifically looking for dancers that had disabilities or dancers with one leg, and he couldn't find anything at the time initially. And all he would come up with was with dancers that were fully abled. And so for him, what he wants to do is be able to give back. And he wants participants that are facing any form of challenge to understand that he's here and everyone from Ill Abilities is here to be able to show you guys how to dance and how to be able to express yourself to the fullest of your ability. Samuka mówi, że kiedy on szukał jakichś materiałów na temat tego, jak tańczyć po utracie nogi, to nic takiego nie mógł znaleźć przez długi czas. Teraz oddaje wszystko to, co dostał, całą pomoc, którą dostał, oddaje w ten sposób, że pokazuje innym ludziom, że niezależnie od swoich ograniczeń, niezależnie od wyzwań, jakie przed nami stoją, możemy odnaleźć swoją drogę i możemy robić to, co kochamy. Właśnie ten moment, żeby Państwo zadali pytania. Gdzie jest impreza? Gdzie będzie impreza? Ja właściwie nie mam pytania. Dla mnie to była najpiękniejsza akademia, uniwersytet życia. I don't have a question. I believe what I saw here was the most beautiful life academy, academy of life that I've ever seen. Pomijam, chociaż to jest bardzo istotne, wasz sposób poruszania się w przestrzeni, kinestetykę i tak dalej, to nawet nie wiem, czy wiecie, że jesteście ambasadorami radości. Wow. One thing is that the way you are moving in the space and it's all great, but what struck me most is that you are ambassadors of joy. Woo! Do bardzo dużej ilości depresji, smutku. Wy robicie coś, co jest najpiękniejsze, bo tylko poruszone serca, moje jest bardzo poruszone, jest w stanie zmienić świat, zmienić człowieka na lepszego człowieka. I jedna jeszcze uwaga. Tańczących chłopców, Polaków, często widziałam, podziwiałam za ich kunszt, za ich niesamowitą sprawność. Na pewno już nie przejdę obojętnie. In the times when everybody is sad and depressed, you are doing something wonderful and you have moved my heart, and I believe that through witnessing such joy and beauty, people can really change. And I also want to say to Polish dancers that I've seen breakdancers on the street many times and I've admired their skills, but now I will surely, the next time I see a breakdancer, I will surely stop to admire. Thank you. Ja mam pytanie. Co was najbardziej cieszy w waszej pracy? What's most fun about your work? What do you like most in your work? What do we like most? I think just being together is almost every time that we meet, for me is like it's so much fun to see everyone again. Being together, but also just the experience that we have with people everywhere we go. Every country, every place that we visit, it is the people we meet there, they are making the experience incredible. So we've been to many places, but we honestly can't tell you which place was the best,
because every place that we went to has a special place in our heart. So even this, like being among the Polish dancers, but also all the volunteers from the Brave Festival, they made this experience so good. And we like every time, shout out to you. We're laughing so much. We're having so much fun, and I think that's just amazing. Yeah. So shout out to you. Najlepsze jest to, że możemy spotykać się i pracować razem i naprawdę za każdym razem, gdy udaje nam się spotkać, czuję ogromną radość, ale wspaniałe jest też przyjęcie, z jakim się spotykamy we wszystkich krajach, do jakich trafiamy. Naprawdę nie potrafię powiedzieć, gdzie było najlepiej, bo wszędzie ta energia jest wspaniała i wszędzie to doświadczenie jest super. W Polsce też jest to dla mnie szczególnym przeżyciem i z racji tego, że było nam świetnie się bawiliśmy w towarzystwie polskich tancerzy, ale też wolontariusze w Rajwu dbali o to, żebyśmy się czuli dobrze i jesteśmy tym zachwyceni i wielkie podziękowania dla pracy, którą robicie. Para mí más importante en este tipo de trabajo no solamente con personas con discapacidad, más trabajo con el baile, es la oportunidad de conocer diferentes personas, de poder cambiar diferentes sentimientos que para mí en Brasil yo tenía un pensamiento de vida de una forma y después que pude viajar y conocer personas mucho más ricas y mucho más pobres do que las personas de Brasil, eso tiene me ha ayudado hasta hoy para que yo pueda tratar diferente de una forma buena para que, como yo tenía hablado, pueda hacer este tipo de cambio de sentimientos. So what Perninha just said was, for him, what he absolutely loves is this exchange of emotions and exchange of feelings. Because prior to traveling as a dancer, he had a certain mentality, and he was a little bit more closed-minded and didn't understand that there was a whole big world out there. And then once he started learning to travel and he started learning the beauty of life and just the experience of being able to exchange with other people, he's learned and grown so much from it, and he really wants to be able to help change the mentality in Brazil to make it a lot more open, be able to share what he's experienced with his friends, family, and the community back home in Brazil. Perninha mówi, że ta wspólna praca jest dla niego bardzo ważna, ale też to, że może podróżować, zobaczyć cały świat, bardzo otworzyło mu umysł i ma nadzieję, że będzie mógł wrócić do Brazylii i opowiedzieć, czy przekazać trochę tego, opowiedzieć ludziom o tym, jak wiele dobrego dzieje się na świecie, jak wiele różnych rzeczy wartościowych napotkał. Last two questions. I've got two questions. So. Guys, not the only one. First one is, what motivates each of you the most? And the second one, what is your biggest dream as a group? Co was motywuje? Co jest dla was największym marzeniem jako grupy? Okay, so what motivates? So, girls? Dziewczyny! So, Cross is looking for Polish citizenship, so... Okay, so first thing is, when I got injured, many people ask me, like, why do you dance again? If you got injured, you could be really more, like, you could die. So when I was in the hospital, I shared a room, two people, and one of the front guy was he was married only 1 month, and he's trying to buy a wife's birthday cake.
But while he was buying a birthday cake, he got car accident. So he's like, he cannot able to move. He don't know who's his wife, and he's more like heart injury than me. And also inside of my bed, there was one old guy. He was just chilling outside, drinking. And then while he was walking, there was ice, and then he slipped on it, and he's like more injured than me. Like he couldn't able to move again. So I thought, if I doing dancing again, or if I do like DJing or other things, like let's say just doing thing again, if I feel hard, and if I feel doing things again like more harder, I could not able to do something more, you know what I mean? Like he was trying to buy a cake, and he got accident, and he's more harder than me, and he was drinking, and then he's more harder than me. If I scary to do something again, then there's nothing to able to do. So I decided to just courage myself and give them back what I got from love. So, and that was the my motivation, and my goal is I want to share my story to everyone, every world. And let's say I share my story for 5 minutes, but 5 minutes can change people's life. That's what I learned from Ill Abilities Crew. So I want to make people more encouraged and have fun, chill, and show no excuse, no limits. Thank you. To mnie motywuje. Po wypadku ludzie pytali mnie, dlaczego znowu chcesz tańczyć? Przecież mało sobie karku nie skręciłeś tańcząc, czy skręciłeś sobie kark już tańcząc, dlaczego chcesz do tego wrócić? Kiedy leżałem w sali szpitalnej, obok mnie leżał młody facet, który w miesiąc po swoim ślubie jechał pod tort rodzinowy dla swojej żony, miał wypadek samochodowy. Był pokiereszowany dużo bardziej ode mnie, w ogóle się nie mógł ruszać, nie rozpoznawał tej swojej żony. Z drugiej strony miałem starszego gościa, który po jakimś wieczorze z drinkami wracał do domu, pośliznął się na lodzie, znów bardzo mocno się połamał, nie mógł się ruszać. Obaj mieli większe trudności niż ja, więc stwierdziłem, że no, jeżeli przestraszę się tańca, bo zrobiłem sobie krzywdę tańcząc, no to tak samo powinienem bać się jeżdżenia po torty i chodzenia po ulicy. Jeżeli zacznę się bać, będę się bał wszystkiego. I z jednej strony to było moją motywacją, z drugiej strony dostałem bardzo dużo miłości i wsparcia w tym procesie rehabilitacji i taniec był dla mnie sposobem na to, żeby je oddać, żeby się móc się odwdzięczyć wszystkim, którzy mi pomagali. To, co chcę zrobić, co jest moim celem, to żeby jeździć po całym świecie i dzielić się moją historią. Opowiedzenie jej zajmuje mi 5 minut, ale przebywając Ill Abilities przekonałem się, że 5 minut czasami wystarczy, żeby zmienić czyjeś życie. Taka jest moja historia. For me, my motivation is simple. It's my, it's my family and my friends and my crews. Yeah. Mnie motywuje moja rodzina, przyjaciele i moja załoga. Me too. Nie tak tak. For me, right now, my motivation is to really get back into being my best. And that's being able to be with my crew and being surrounded by some of the best dancers. Also, yeah, I wasn't joking, but these guys are actually some of the best dancers in Poland and in Eastern Europe. They're like amazing, and they're all over YouTube, and they're really, really dope. So just to be able for us to share this experience and challenge ourselves, that's one of my motivations, is like really to go back into that challenging of this energy that breaking and hip hop has. Another one of my motivations slash dreams for the crew. I'll just quickly share another motivation. Or do you want to? Dla mnie
tym, co mnie motywuje, a jest staranie, by stać się najlepszą wersją siebie. I mogę to robić właśnie będąc zespołem, cały czas pracując nad sobą, i też pracując jako Illabilities mam tak fantastyczną możliwość, żeby spotykać najlepszych tancerzy z całego świata. Możecie tego nie wiedzieć, nie znając polskiej sceny hip-hopowej, ale ludzie, których dzisiaj tutaj widzieliście, to jedni z najlepszych tancerzy w Polsce, a może w całej Europie Środkowej. Ci ludzie są gwiazdami YouTube'a, można ich zobaczyć wszędzie, i to, że mam możliwość spotykać się z nimi, rywalizować się z tancerzami takiego formatu, to naprawdę dodaje energii i bardzo uskrzydla. And this one's a little bit more emotional. On my flight here coming to Poland, I got an email and one of my first students passed away. He's has a form of muscular dystrophy. And he was actually one of my students who is confined in a wheelchair, and in one of our shows that we did 8 years ago, he jumped out of his wheelchair and started learning to walk, and then he started using crutches, and I gave him the name Little Lazy Legs. So right now my motivation is Little Lazy Legs, and I know that he was with me today, and he was with all of us participating today. Taka osobista jeszcze na tę chwilę motywacja, jaką mogę się podzielić, to lecąc tutaj dostałem maila, że nasz przyjaciel, który przez chwilę tańczył z nami, był na jednym z moich warsztatów wiele lat temu. Wtedy jeszcze poruszał się na wózku na tym warsztacie, odważył się, żeby z tego wózka wyskoczyć, zacząć poruszać się o kulach. Zaczął ten chłopak, nazwałem go Mały Lazy Legs, też tańczył, był nam bardzo bliski, i dowiedziałem się teraz, dostałem wiadomość, że zmarł. I też pamięć o nim jest dla mnie motywacją i czuję, że był dzisiaj z nimi, z nami tutaj w czasie tego show. And last thing, just the motivation of the crew is really for us to be able to continue to spread this message around the world. And what we want is to make disability cool. So the whole concept of the name disability or ill ability in hip hop, what's bad is good. So when you see something you like, you say, yo, that's bad, or that's ill, which means sick, but it means amazing and incredible. We believe every single person in this world has an amazing and incredible ability. So we want to be able to share this joy with everyone around the world. So thank you. I naszym celem jako zespołu jest sprawienie, żeby niepełnosprawność stała się cool, stała się fajna, stała się czymś zajebistym. Disabilities, niepełnosprawność. W hip-hopie wszystko stawia się na głowie. Jeżeli chce się powiedzieć, że coś jest fajne, to myślę, ale chore, ale zwariowane, pokręcone. Tacy właśnie jesteśmy i chcemy pokazywać te nasze ograniczenia, te słabe strony jako coś fajnego, czego nie trzeba się wstydzić, co można pokazać, na czym można budować. To jest nasza misja. No excuses! No limits! Dziękuję Polskiej Załodze i dziękuję Illabilities. Thank you.